Siema, z tej strony 69 Team. Ja jestem Grzesiek, Wojtek za kierownicą. Z tyłu Dominik, Mariusz. Jedziemy odebrać polówkę Dominika od naszego przyjaciela Patryka, który robił mu zawodowe. Ale zatrzymamy się na razie przy Wojtku. Panie Wojtku, opowiedz nam coś o Twoim samochodzie, o CarAudio, co masz zabudowane. No to dużo mówić. No co? Z przód fabrycznie, z tyłu mamy subwoofer. Z przód na razie jest fabrycznie, z tyłu jest subwoofer oparty o głośnik 18-calowy. Firmy Pride. Moc? 4 kW RMS-u. W skrzynce z drewna naturalnego, połączonego z rzepicą epoksydową. Myślę, że pierwszy taki projekt w Polsce. Jak nie na świecie. Zobaczymy. Wszystko jest napędzane HX-em 20. Do tego są dwa pakiety LTO, jak na razie będzie więcej. Ogólnie do samochodu naprzód jeszcze wrzucimy bitu na drzwi Fifonixa, no żeby to było głośno, żeby to wszystko spójnie razem dobrze zagrało. Nie będziemy się widzieć na zlotach. A powiedz mi, jakieś pomiary robiłeś? No wstępne pomiary na graniu z bagażnika to jest około 150,9 dB. Na hercach ilu? Na 40 Hz. Mnie to satysfakcjonuje, ale będzie coś lepiej. Bez wygłuszenia samochodu jak na razie, ale myślę, że się to też da. Dobre, to jeszcze pokaż nam, jak to gra. Się boimy, że ci coś spolimy. Tak ma być drewniane, że się nie może spolić. Odpol, pójść coś fajnego, smacznego. Otwórz nam tam bagażnik. Auto Wojtka. Teraz powiemy coś o polóweczce Dominika, po którą jedziemy do Patryka. Dominiku, nasz kochany, powiedz nam, co tam będzie się działo w polówce. No co, w polówce dwie osiemnastki w ścianie, teoretycznie wystrojone na 26 Hz, wstępnie bez wzmacniacza, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, co tam będzie. No ale są jakieś tam możliwości typu HX20, jakieś dwa mniejsze. No zobaczymy, no na razie nie ma wizji. No i na drzwiach awatary MTU 61, TBR-ki 39, sztuk 3 na jedne drzwi, no i woofery po 4 sztuki na jedne drzwi. To wszystko pod monoblokiem Apokalipsa, tym z serii Atom, czyli tam mamy kompaktowy rozmiar 2 kW w jednym ohmie. No i generalnie co, dwa pakiety litów, 40 nowych, także też prądu jak na razie przynajmniej powinno wystarczyć na rozgrzanie ich na te 5-6 kg. No i co? Altec 180 z zewnętrznym regulatorem. No i generalnie co? Rozpórka, wykleić, powykańczać estetycznie, no i zobaczymy, nie? Na razie jakieś testy porobimy, a co będzie dalej, to się okaże. Także tak to w skrócie wygląda. Dojedziemy do Patryka. Jest tam nawet... Pewnie nagramy jeszcze, nie? Tak dogadane. Jest tak ważny dzień dla Dominika, że nawet biskup przyjedzie nam poświęcić samochód. Tak. Także wszystko zobaczycie za chwilę. My zmierzamy do Patryka, także widzimy się za niedługo. Jesteśmy na miejscu już. Czekamy na Patryka. Oczywiście polo zamknięte. Patryka nie. Dominik już tam zerka, nie może się doczekać. Wyrwij szybę tę osobę. Panu auto kradną, auto panu kradną sprzed domu. No. Pudełko, żeby ci ale to nie zostawało w lachu. Pan teściowi będziesz wisiał pudełko od rzeczy. Nie, bo one wiesz, nie są przyczepione. Ty powiedz mi, tu jest ta dziura, żebym w razie te kable przyciągnąć, tak?
To ty. Wiem cię, wyciągane. No, wiem, bo właśnie to jest. Nie, jak będziesz miał koniec, możesz sobie delikatnie zapytać. Robota konkret. Nie, ogólnie w domu. Co Dominik, jak ci się bryka podoba? Luks jest, no zobacz. Tu jest najlepsze. Zobaczymy, co będzie. To jest najważniejszy element tego. To pudełko? Tak. Clean Max. Numer do tej laski chcesz? Wstępem jesteśmy już u Patryka, także powiedz nam coś ciekawego o zabudowie, której zrobiłeś. Kolega pożyczył mi piłę motorową marki Stihl, dłuto, no, młotek, dwa śrubokręty, jeden większy, drugi mniejszy. No i co, no ten, płyty, karton gips, OSB tam na podłogę, żeby było porządniej. Piany budowlane wiadomo, bo to... A cement jakiś był? Poszedł coś? Nie, bo to teraz wszystko. Nasze opaki tu już działają, powłączane. Świeci zielone czy czerwone? Co tam świeci? Tak ja się położę, bo ja tutaj widzę. Zielone świeci. Zielone? Co panie Dominiku powiesz? Zaraz będziemy widzieć, kurwa, pierwsze testy. Zaraz będziemy widzieć, co to za... Ale wygląda obiecująco. Jest fachura z gościa, nie? Można powiedzieć. Wiesz, same suby też chuj nie odsłuchną, ale... Dominik mówił, że jest za mało mocy, oczywiście bez testów się nie podejdzie. Panie Patryku, przed chwilą pan mówi, że nie grzebie pan cudzych wzmacniaczy. Ale to wy nie umiecie tego podłączyć. Patryk. Po mojemu. Standardowo. Co? Mastęgi? A co tu się będzie robić? Będziemy mierzyć tak przypuszczalnie moc, takie z błędami pomiarów, nie internetowo. Nie fachowo, ale... Ale zmierzymy. Ale przynajmniej będzie zmierzone. No, co zobaczymy. Mniej więcej, nie? Czy ten FXA, czy on jest taki mocny? Nie, tak ma. Gdzie to takie mocne? Na tych kablach. Mamy wszystko ogarnięte, polówka odebrana, tam stoi, o, a co tu to jest? Proszę, jest nasz biskup na poświęcenie polówki, polóweczka już poświęcona, żeby grało, nic się nie spaliło. Panie biskupie, podajcie mu berecik. Żeby najdłużej będzie żył. Amen. Amen. Dobra. Patryk mówi, że daje 500 za poświęcenie golfa, żeby grały headshoty, a nie tak jak wszystkich się poliły. To zobaczysz, czekaj, bo to się spadnie. Nie wygrali? Ekscelencjo! Kurwa, nie mój sygnet. Muzykę włączyć? Ale coś nastrojowego włącz. Kolędy to nie, bo już jest. A jest jakaś kolenda w Rebase? Przyjdziemy pomóc, pomoc od Pana w ciach powiem.
szósty. Panie biskupie, jakie wrażenia? Bosko, bosko! Od skali 1 do 10? 12. Elegancko. Ile będą teraz headshoty po poświęceniu grać? No, te, oby te 190 było w końcu, nie? Zadowolony? Kitastowy. Elegancki. Dobrze jest, jak jest. Prądu trzeba. Prądu dołożyć. Także to jest nas w sumie pierwszy filmik taki. Nie wiem, jak wyjdzie. Zobaczymy, ocenicie sami. Zobacz.